Cześć, Ernest! Dzisiaj, kilkanaście minut przed 15, do gry weszła aktualizacja. U mnie do pobrania było 307 MB. Z tego co wiem, to na konsolach do pobrania było 3 razy tyle. Waży ona niemało, ale nie wprowadziła dużo nowej zawartości. Ta aktualizacja przede wszystkim poprawiła niektóre błędy w RS i dodała nowe rzeczy. W trybie Battle Royale za to skiny futbolistów otrzymały nowy styl, powiązany z wydarzeniem Super Bowl. A skiny piłkarzy i piłkar zostały naprawione. Liczby są teraz na plecach, a nie z przodu. A na pole bitwy powróciły tyrolki. Twórcom gdy udało się naprawić błędy, które pozwalały dzięki nim się teleportować. Do plików gry została dodana jeszcze jedna nowa emotka o nazwie Freemix. Czy to nie jest przypadkiem najbardziej irytująca muzyczka do emotki ever? Posłuchajcie sami. Koniecznie dajcie znać, jak tą emotkę oceniacie. Ja dam 3 na 10 za samą muzykę. Możliwe, że to zwycięska emotka konkursu na TikToku. To nie jest jednak potwierdzona informacja i chyba nie zrobiliby tej emotki tak szybko. Wiemy jedynie, że będzie kosztować 500 fałdolców. Powinna pojawić się w sklepie. Poza tym Fortnite niedługo rusza nowy turniej. Tym razem jest to rywalizacja Summer Cash Cup. Turniej jak turniej. Kto gra w trybach rywalizacji już wie, czego się spodziewać. Jednak co najważniejsze, do wygrania za wzięcie udziału w tym turnieju będzie zestaw skinów. Mam tu na myśli epicki zbierak i epickiego skina. To bardzo fajne skiny, a do tego prawdopodobnie będzie można je odebrać za darmo. Zaraz rzucimy okiem na te skiny jeszcze raz. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak je odebrać. Słuchajcie, wiadomość o tym turnieju pojawiła się w zakładce z wiadomościami u graczy w Australii. Sam turniej odbędzie się 1 i 2 lutego. Ale uwaga, bardzo prawdopodobne jest to, że tylko i wyłącznie w regionie Australii, co oznacza, że aby móc wziąć udział, trzeba będzie ustawić swój region na oceanie, co wiąże się z przeogromnym pingiem. Kilka miesięcy temu mogliście usłyszeć o turnieju Switch, podczas którego można było wygrać graffiti, zbierak i ubiór postaci. Ale aby móc wziąć udział w tamtym turnieju, trzeba było ustawić się region na Azję, a do tego grać na konsoli Switch. Podobnie może być i w tym turnieju. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie mógł wziąć udział, ani ile dokładnie punktów trzeba będzie uzbierać, aby otrzymać tego skina i zbierak. Na japońskim turnieju trzeba było uzbierać 20 punktów. Może w tym przypadku będzie podobnie, ale ping na pewno będzie wyższy. Może się też okazać, że to będzie turniej zamknięty, tylko i wyłącznie dla graczy w Australii. Ale to by było trochę nietypowe. Turniej pod tą samą nazwą trwa już w Australii. 1 lutego na arenie weźmie w nim udział wielu popularnych twórców, a 2 lutego będą mecze prosów. Turniej o skina jednak powinien być online, w grze dla każdego. I to w sumie tyle, ile wiemy na ten moment. Pozostało nam tylko czekać. Na koniec zostawiam was z krótką prezentacją skinów, które będą do odblokowania. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.